również wolności, ale to ale uniwersytecka w Poznaniu... Ja to traktuję jako wspomnienia, bo ja wprawdzie spędziłem bardzo dużo czasu, kilka lat spędziłem w archiwach, ale raczej jeśli chodzi o genealogię się zajmowałem. A historycznie raczej nie myślałem o tym, tym bardziej, że ja z tą rodziną Ludwików się rozstałem. Raczej w takich niemiłych warunkach, więc... Ale to nie wiem, historia... A ponieważ nie mam komu tego już dalej przekazywać, więc... Może, że my tutaj użyjemy znaczy do cnych, a nie do niecnych celów, czyli... Jeśli ma coś biblioteka czy uczelnia, też mamy kontakty z jednymi i z drugimi, to może właśnie jakąś wystawę kiedyś się zrobi, zbierając to wszystko razem, te materiały, które są. Czy przy okazji właśnie teraz robimy wystawę, przygotowujemy na niepodległościową tak zwaną, no bo wszyscy na stulecie niepodległości, więc może właśnie... A to będzie dołączyć właśnie, książeczka wojskowa, to no będzie... No właśnie, przy okazji właśnie... dołączyć do tej wystawy, bo tak planujemy na koniec listopada, jak już akurat w okolicach 11 to jest tyle uroczystości, że nie ma jak się wcisnąć do kalendarza, natomiast wtedy zrobimy taką wystawę, a potem te nasze wystawy wędrują po Polsce, czasami po świecie, bo tam do instytucji polonijnych czasami też trafiają takie, tam Sienkiewiczowska czy Unita Podlaskiej, Ja tylko jeszcze muszę dodać, że ja mam nieszczęśliwą rękę, jeśli chodzi o przekazywanie dokumentów. Bardzo nieszczęśliwą rękę, ponieważ tenże Ludwik, który tworzy bardzo dużo polemicznych rzeczy, donosów na Kościół, pisał donosy do rządu, na rząd skarżył się biskupowi, był zamieszany zresztą bardzo ciekawą walkę kościołów ewangelickich w Polsce, tych różnych ośrodków, było kilka ewangelickich, one między sobą konkurowały. Poznań na przykład, jak Polska odzyskała niepodległość, to parafie wielkopolskie podlegały królowi pruskiemu, bo stworzył ten kościół unijny i tam Ludwik w to był zamieszany. To jest jakby inny ciekawy temat, ale więc chcę tylko podkreślić, że on strasznie dużo pisał, tłumaczył z rosyjskiego, pisał tam do nocy, bardzo ciekawe wspomnienia, tworzył bardzo dużo. I jak go skierowano tutaj, biskup go skierował do Siedlec, biskup ewangelicki na emeryturkę, jakby nie, już tam za dużo narozrabiał, to on tu w Siedlcach nadal już jako prywatny człowiek tworzył bardzo dużo i ogromną walizkę, tak, ona jest największa, jaka tylko jest, swoich pism, pisanych na maszynie, na cienkich bibułkach, dał mi to krótko przed powstaniem warszawskim, żebym zawiózł to do Warszawy. Ja jeździłem do Warszawy i wszyscy uważali, że Warszawa to jest najbezpieczniejsze miejsce i ja właściwie cały dorobek jego aktywnego życia zawiozłem do Warszawy i to wsiąkło. No tak było po doświadczeniach I wojny światowej tutaj, jak toczyły się walki najpierw wojny światowej, potem polsko-bolszewickiej, to popłynęły, czy były niszczone tam różne dworskie archiwa, dlatego w międzywojniu prawie wszyscy ziemianie tutaj z tych okolic wschodnich wszystko wywieźli do Warszawy. To albo oddali to formalnie tam do bibliotek, archiwów, muzeów, albo do rodziny, bo tam zazwyczaj mieli tam kamienice gdzieś w Warszawie powykupywane, więc mieli to w tych kamienicach. No bo właśnie było takie, że tutaj będą palone, bo to może Niemcy, może Rosjanie, może Sowieci i tak dalej, a w Warszawie solidna, piękne miasto, tak. Prawda, Paryż północy, więc w Warszawie wszystko nikt się nie mógł spodziewać, że to się... No i Hunowie północy nam to spalili po powstaniu.
i archiwa państwowe, i kościelne. No, ja to zawiozłem do konsystorza ewangelickiego, osobiście urzędującemu biskupowi oddałem. Wtedy, bo to przecież nie były tylko dokumenty, znaczy my z punktu widzenia archiwów, no nas interesują przede wszystkim dokumenty, ale jakby się interesuje trochę naukowo ziemiaństwem, to oni też pooddawali swoje zbiory sztuki, tam obrazy różnego rodzaju, inne, tak. To się dzisiaj mówi artefakty, tak? Czy to przedmioty przeróżne i to wszystko albo Niemcy ukradli, albo spalili, jak nie znali jej wartości, bo tam jak podpalali domy. Można by powiedzieć jeszcze pół biedy, jak ukradli, nie? Tak. Bo istnieje ewentualnie, kiedyś może się odnaleźć.